A ty co zagrałeś? Berejcz. No dobra, zagrywaj Berejcz. Mhm. Czyli ale... cztery kości. Niezależnie od terenu. Daj. Niezależnie. Cztery kości na tą kawalerię tu. Tak jest, no widzę, że ostro. Jedno trafienie tylko. Znaczy no nie tylko, ale dla mnie to aż. Dobrze, dobieraj kartę, odkładaj ją. Dobieraj kartę. Słabo ci to, nie wyszło ci, bardzo wyszło. Dobrze, bardzo mnie to cieszy. Ponieważ ja teraz zagrywam kartę Behind Enemy Lines. Yes! No jest, co się cieszysz, no masz przecież ucieknę. Mam kartę. No to, to po co, ale po co o tym mówisz? Granie nie polega na takim ekscytowaniu się, naprawdę. Ekscytacja nie jest dobra dla graczy. Dobrze, to ja się ruszam te trzy pola i tam chyba mogę zignorować całe te ograniczenia terenu, prawda? Terrain movement restrictions are ignored. Bardzo mnie to cieszy. A to i tak bym uciekł. Dobrze, to ja idę tutaj jedno pole i później mogę trzy się wycofać z powrotem. I atakuję jeszcze raz twoje czołgi, cztery kości. I to był mój plan na przetrwanie. Pięcioma? A, no tak, bo dodatkowa kość jest za kartę. Znowu próbowałeś mnie oszukać. I tego na swoją niekorzyść tym no razem. Tak. Dobrze, dziękuję ci, synu. Jestem kochany. Pięć kości. Ach, cztery trafienia, no pięknie. Te 26 poszły na złom, na żyletki z nimi. Pierwsze, pięknie, cudownie. Super. Też trzy. Rewelacja. Trzy na żyletki. Też? I trzy pola się wycofuję. Zastanawiam się, czy tak daleko się wycofywać, czy nie lepiej tutaj do lasu po prostu wejść. W lesie ty masz, bo tutaj czołgów już nie masz, kawaleria, wiesz co, tak, ja tutaj spróbuję się utrzymać w lesie, bo tu będziesz miał... chociaż w sumie gdybym tu się... Dobra, wycofam się na te wzgórza jednak, tutaj. Zmieniam decyzję. Jeszcze cały oddział nie uciekł do lasu, więc dostali zmianę koordynatów odwrotu. O, bierzesz kartę, tata? Kontratak grasz, tak? Dobrze, czyli może zagrać Behind Enemy Lines. No, miałeś szczęście, podeszły ci te kontrataki. Na dobre momenty wyczekałeś. Słucham, co robisz? Jeden oddział, który to oddział? Powiedz, że worki straci z piaskiem. Wiem, ale po co piaskiem? No, jak chcesz, no nie wiem, czy to ma sens, ale to już ja ci tylko podpowiadam. Jest tutaj, nie będę przesuwać poza. Ale wiesz, że masz napisane na karcie Machine Gun May Move or Battle Only, więc jak ich ruszysz, to nie będą mogli walczyć. Ale to jestem... A to nie ma znaczenia, tam jest Terrain Restrictions, a nie Unit Restrictions. To jest różnica, kolego. Terrain, czyli las. Widzisz, no dobra, już ruszają się. No, dobrze, zmiana decyzji, zmiana planów z dowództwa. Georgi Żukow zatrzymał tę bezsensowną decyzję głównodowodzącego oddziałami hałastry sowieckiej. Wow. Może ty ją wykończycie. Oni są już obici. No to ty myśl co robić, bo zaczynasz przegrywać tę bitwę. Ja nie wiem. No to co, ale ty straciłeś czołgi. No i swoje najlepsze jednostki. Myśl co robisz. Mhm. Albo nie, no bo atakuj pod górę. No ale to i tak masz dodatkową kość za Behind Enemy Lines. Mhm. Okej, spróbuję to tak. Mhm. Daj worki z piaskiem. Dobrze, Mateusz wykonuje akcję Behind Enemy Lines czterema saperami. Ale jeszcze, że tą saperu przenieś, on nie zostaje tam. No dobrze, czyli walczysz no, czterema, no tyle ile byś walczył normalnie. O ja. W Memoir Online to się nazywa Lucky Bastard. Czyli jednym rzutem niszczy cały oddział. No trudno. Niedobrze. I wracasz, tak. Mogę zostać tu? Możesz, oczywiście, że możesz. Ale ja ruszę się tu. Dobrze. Co się tak kręcisz, Jeremi? Jak Żyd po pustym sklepie? Ja właśnie chciałam, wyrwałaś mi to ze zębów. Z ust się mówi. Wiem. Z rozkaz. Co ty robisz? Ty ziemi tam połóż. Tam gdzie leżysz. Dobrze, rozkaz przyporządkowany. Teraz mój rozkaz będzie. A ja dwa na środku zagram. Jedyne oddziały, które mi na środku zostały, ten ruszę tutaj.
Cześć Jeremi, przysiadasz się do nas? Dobrze. Exiton. Mamu Jerry. Drugi tutaj. I mogę do ciebie jedną kością strzelić. Poczekaj, jak się rzucisz na górę, to już nie możesz nic więcej robić. Dlaczego? Nie, na górę nic takiego nie ma. O, co? 3-2-1, ma jedno pole się tylko ruszyłem tą piechotą, prawda? Mhm. Dwa, możesz się ruszyć dwa, prawda? Dwa. Nie będziesz mógł we mnie strzelać. Dlaczego? 3-2-1-1. Ale ja też na wzgórzach jestem. Jest ten sam poziom. Dziwne to jest. No nie, no normalne, no strzelasz, jesteś na górze, ja też jestem na górce, nie no, jestem tak niżej, daleko. Nie jestem na poziomie no, ale niżej. Jak jest na przykład, zobacz, tak. Jedną kością trochę strzelam. Dziwne to jest. Nie kombinuj, jedna kość, jedziemy. Trafienie. Inżyniera, jednemu z inżynierów łeb odstrzeliłem. Jeremi, tylko ostrożnie z figurkami, bo znamy twoje możliwości, jeżeli chodzi o łamanie Mateusza figurek w skali 1 do 302. Że tak dodam. Amerykanów i Niemców. Odłóż proszę. I może później. Dobrze, biorę. Teraz ja, tak? Dobrze. Dobrze, a co ja rzucę? Teraz ja. O, no to teraz ty rzucasz. Trzy na tym. Trzy na tym, czyli piechota, artyleria, kawaleria, piechota. Masz do wyboru samochody pancerne. To są worki z piaskiem, umocnienia polowe. Symbolizują. Ja wiem. Pojawił się Jeremi i od razu robi się zamieszanie. To prawda. Kawalerem możesz... No, masz cztery oddziały i trzy możliwości... pięć, przepraszam. Masz pięć oddziałów i trzy ruchy do wykonania. Trzy aktywacje. Okej. Okay. Nie wiem, czemu wstaję, po prostu wstaję. Raz, dwa, trzy. Plus jeden. Ale czego? Jak ruszasz się po drodze, cały ruch chyba robisz, to możesz dodać. Nie, jak się zaczyna na drodze i się kończy. No ale nie zaczynasz na drodze. Zaczynam. Nie, zaczynasz na terenie czystym, to nie jest początek ruchu. Tutaj, tak? Trzeba. Wiesz, że oni tylko dwoma kośćmi walczą. Mhm. No dobrze, ja tylko przypominam. Dobrze. Czyli radziecka kawaleria rusza do szarży. Na umocnionych na wzgórzach Japończyków. Nie, na tych. Dobrze, dobrze. Więc na wrzątku ten tutaj. Mhm. Trzema. Tak. No dobrze, dobrze. Przegrałeś bardzo dobrze. Słusznie, a Rosjanie tu... Dwa. Ale masz farciocha. Dobrze. Potem dwie tutaj. Teraz kawaleria, tak? Tak. Dwie ma. Jedną. I teraz artyleria. Jedną. No jedną. Pudło. Uf, na szczęście. Szczęście. Dobrze, to teraz ja, tak? Nie, biorę kartę. Bierzesz kartę, tak. No widzę, że szybka bitwa będzie, tak, że się rzucił do przodu. Ja tu liczyłem na jakieś manewry subtelne. Dobrze, ja rzucam Day Finest Ała. I rzucisz same te. I rzucam pięcioma kośćmi. Same. Nie, najlepiej, żebym samą piechotę rzucił dla mnie. No, dla ciebie. Ale nie rzucisz samej piechoty. Ha! Jedno. Dwie piechoty i flaga, ale coś tylko... Nie, flaga nic nie daje. Komandujemy, ja nie pamiętam. For each symbol rolled, unit of this is for each star of your choice. Mhm. Czyli trzy aktywuje. Dwie. A nie ma gwiazdy? Nie. A czołg jest, no tak. Ale jedną przynajmniej, dobrze, przynajmniej tutaj. Teraz przetasowujemy deka. O nie. Może, no teraz, nie, to dobrze. Może teraz mi się kontratak trafi albo berage. No wiem, ale... Co? Zobaczymy. Dobrze, ja mam dwa oddziały tylko aktywuję, więc wiadomo, które muszę aktywować. Dobra. Mamy nowego deka utworzonego, to najpierw w kawalerię czterech piechurów biję. Znaczy, czterech piechurów z czterema kośćmi. Pięcioma! Ha, bo jest... Day finest hour! Czemu ty... Mam nadzieję, że to nie będzie ich ostatnia godzina. Mam nadzieję, że to będzie twoich ostatnia. Dwa trafienia, ale ucieczkę też masz. Czyli musisz dwóch kawalerzystów pagibło, ani pagibli. Zostaną na Dalekim Wschodzie pochowani.
Piękny pogrzeb na Dalekim Wschodzie. Dobrze, i teraz tym trzema. Co? No tak, bo trzy za walkę, jedna nie. za, jedna za najwspanialszą godzinę, najlepszą tak. godzinę i jedna minus jedna za wzgórza, czyli trzema. No to jest nie fair, taki jeden żołnierz szarżuje. No tutaj nie ma związek ilości z ilością, ilości figurek, nie ma tutaj w tej grze związku z ilością, Jezu, nie ma w tym związku, nie ma w tej grze związku z ilością kości do ilości figurek. Dlatego to jest nie fair. Haha, tylko jedno trafienie tylko, ale lipa. No dobrze. Ale, ale masz flagę, będziesz musiał się wycofać. Okej, okay, mogę teraz. No, nie wiadomo, czy będzie sens. Ja jedno trafienie, czy jest zniszczony, czy nie. Nie. Niestety, to tylko jedno pole do tyłu. Niedobrze. Czy tutaj mogę to, na to pole wejść? Nie, no bo... No jak? Można wejść, pościg wykonać. Nie, no mogę zrobić take ground. Taking ground można zrobić, co z tym opowiadasz? Taking grounduje okay, to tutaj. Ryzykuję. Ryzykuję, na wzgórzach jestem. Ci to mnie wiesz, dwa w jedną kością będą strzelać. Tylko, że no 50% szans będą mieli na trafienie. No, czasami dobrze. When an ordered infantry unit in close assault combat eliminates the enemy unit or forces to retreat, it may take ground. A, okej. Okay. To byłoby bez sensu, no to walka by się toczyła, ja bym cię wyparł i bym stał w miejscu, no to muszę jakoś to zyskać tę przestrzeń. Muszę jakoś zyskać ten teren po wypchnięciu cię, tak? Przejąć go, no walka się toczyła o konkretne pole, o wzgórze tym razem. Szturmowałem wzgórze, wyparłem twój pluton samochodów pancernych ze wzgórza i zająłem je jakimiś niedobitkami. Jednym. No ale zdobyłem, no. Najważniejsze, że kawaleria odepchnięta i wszystko. Nie jest źle, tam nie jest tragicznie, no powiedzmy sobie uczciwie. Dobra, Mateusz, teraz ty. Co? Co tam się wkręcasz? O, zaraz ja zobaczysz. Recon. A nie wziąłeś na kartę? Wziąłem. Znaczy, Recon. Recona robisz. No to możesz uratować samochody pancerne albo kawalerię. Albo zaatakować. Jak chcesz atakować tym samobójczo, to nie ma sprawy, atakuj. No to nie robisz tak, no to po prostu... Jak atakuję dwoma kościami. Kośćmi. Kośćmi. Dwiema kośćmi, proszę cię bardzo. Poczekaj chwilę. Czemu ty masz akurat wszystkie kości? No to akurat tak się złożyło, dwie. Ha, ale masz farta. Możesz zająć pole i jeszcze raz możesz... No tata! Zniszczyłem ci. Tak. O matko, ale będzie coś się słabo tutaj widzę to. Poczekaj. Czyli jest w overrun? No, jest napisane. On a successful close combat, a close assault may... Nie baw się. ...may take ground and... Overrun. No dobrze, to Mateusz wyeliminował mi piechura, więc wykonuje procedurę overrun, ale zbliżasz się czy nie? Wchodzisz na... A, zająłeś, czyli strzelasz, tak? Mm-hmm. Czyli dwie kości. Niedobrze, no bardzo niedobrze. Jejciu, granat, no ale to mi bonus za liczebność zdejmie. Będę trzema kośćmi tylko walczył, nie podoba mi się. To dobrze, bierz kartę, przyporządkowuj rozkaz. Masz? Ja nawet się nie zastanawiałem. No to bardzo się cieszę. Nie zastanawiałem się. Dobrze, to ja teraz, kolego, mam jedyną szansę. W ogóle twoja kawaleria nie zarobi, po prostu tam siedzi. No bo być może wiesz. Boisz się czołgów? Nie, najpierw zrobimy firefight. Mogę tylko dwoma oddziałami niestety ten firefight wykonać. Czterema? Tak, ale nie mogę, to są wszystkie poza zasięgiem, reszta. A akurat wszedłeś idealnie w moje pole ostrzału. Dodatkową kością robię, nie. Więc tutaj trzema w samochód pancerny strzelam. Trzy kości w samochód pancerny. Okej. Widzisz, jak go się ciężko niszczy? No. Dwa czy trzy razy już był pod ostrzałem i wychodzi cały czas tak obronną... Tak samo jak tygrysa. Obronną ręką z tego. Dwa trafienia, bardzo dobrze. Dwie kostki przerzucam w związku z tym. I modlę się o to, żeby tam był wreszcie granat, który urwie im wieżyczki. Albo koła przynajmniej. Jest. A, zniszczam. BA-10 skończyły się szarże, traci sprzęt pancerny. No ale dla Rosjan to... Ten zniszczony sprzęt pancerny to produkcja jednego zakładu. No, Na miesiąc. Dobrze, teraz ci strzelają dwoma kośćmi do kawalerii. Poczekaj. 3, 2, 1, 3, plus 2, 1. 1. Plus 1. Plus 1.
Myślałem, że bardzo prosta matematyka. Myślałem, że znowu byś miał szukać. Dwa trafienia, pięknie. No, wyrównały się teraz. Nie opłaciły się te szarże. Japończycy lepiej strzelają niż walczą wręcz, jak widzę. Dobrze. Od razu się... O, piękna karta, cudowna, naprawdę świetna. No to rzucasz kośćmi. Pięcioma. I rzuć pięć czołów, pięć granatów. Dobra, rzucasz pięcioma kośćmi. Dwie piechoty i dwie dowolne. No to lepiej ci się rzuciło niż mi. I pamiętaj, że każdy ma plus jeden. Pamiętam niestety. Niestety właśnie. Niestety pamiętam o tym. Pamiętaj, że dwa pola się ruszają. Mhm. Dobrze. Więc tu ten. Mhm. Ten będzie strzelać cztery. Czterema. Zgadza się. Czterema. Ja przytasowuję już talię. Tutaj? Jest to w ogóle pierwszy scenariusz całej kampanii. Postaramy się jakoś stopniowo rozgrywać wszystkie scenariusze, przejść całą kampanię też. Po kampanii wykonuje się rzuty na uzupełnienia i zobaczymy, czy nam jakieś jednostki dojdą ciekawe. Więc tutaj? To dobrze, to pierwsza aktywacja, to te czołgi będą, okej, druga. Tutaj tak? Dobrze, co? Kolejny samochód pancerny do zniszczenia. O, dziękuję. No proszę cię bardzo. Nie będzie do zniszczenia. Cała przyjemność po mojej stronie. I dwa. Swojego dwa. Będzie strzelał, dobrze. Jeden. Jedną kością. Plus jeden. Dwa. No dwoma, tak. O, dwa, proszę. To tu trzy. Tak, czyli sprzęt pancerny plus artyleria, no i jeszcze piechota, kawaleria. No to piechota też dwoma będzie strzelała wtedy do tego. Kto pierwszy? Czołgi do... Pamiętaj, że na flagę trafią, no bo... A nie, to Japonii. Znaczy się, no to ja jedną tylko ignoruję. Aha! Więc jak rzucę cztery flagi... No to no jak rzucisz trzy, to jest już pomysł. Ale i tak go zabiłeś, bo żeś samymi obrażeniami go wykończył. O matko, jednego ci brakuje oddziału, tylko żeby mnie roztrzaskać. To mogę w tej turze. Możesz w tej turze, wszystko jest możliwe. No nie podoba mi się to. Mhm. 4 do 3 dla ciebie. Jeden jeszcze. Tutaj trzyma. Zabiłeś mojego dzielnego kapitana Yosumaki. Dwa. Tego strzelałeś, tak? Nie, nie w tego. A nie, okej, w tego. Dobrze, już ten jest zniszczony. Nie, okay. Kto teraz? Artyleria. Nie, teraz ci tutaj. Dwoma. Dwoma, tak. Jeden, no to słabo. Jeden jest artyleria, dwoma. Ostatni rzut artylerii. Dobra, wygrałeś. No nie, to jest ciężki scenariusz dla Japończyków. Bardzo ciężki. Gratuluję. Szybka gra, pójdzie na jedno sprawozdanie. No. Najszybsza gra w Memoir 44, ale to łatwy, szybki scenariusz. Bardzo dobrze. 1-0 dla Rosjan. I teraz pod koniec scenariusza. No tutaj Japończycy mają ciężką sytuację. Bardzo ciężką. W dużo gorszym terenie. Są, mają dużo mniej sprzętu, no nie ma co tam. Także dziękujemy wam dzisiaj bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia w drugim odcinku poświęconym kampanii dotyczącej walk nad rzeką Hauhin Go i będzie to Kawatama Bridge. Także dziękujemy wam dzisiaj bardzo za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. A ty co, nic nie powiesz widzom? Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia, papa. Trzymajcie się. Change the battery. Idealnie. Dobra, wyłącz czerwony przycisk, naciśnij na górze tamten. Tu? Ten, no.